I think to myself, what a wonderful world. Hejka, tu Liliana z Liz, a na waszych ekranach grachonka jest Star Rail oraz moja ulubiona ikona tego tygodnia, Aventurine. Lecimy dalej z tłumaczeniem story questa Penacony Chapter 2 i zaczynamy od Double Indemnity. I zaczniemy od szybkiego przypomnienia, co robimy w tym odcinku. Głowa rodziny Oak w Penacony, która wydaje się być dla ciebie intrygująca, zaprasza cię na prywatną rozmowę. Właśnie tego potrzebujesz. Aby się z nim spotkać, odwiedzasz Dewlight Pavilion z doktorem Ratio, nie mając pojęcia o niebezpieczeństwach, które na ciebie czekają. Porozmawiaj ze strażnikiem Hendrickiem i wyruszajcie na wspólną przygodę w Dewlight Pavilion. I tak jak możecie pamiętać z poprzedniego odcinka, dostaliśmy Aventurina na trialce. Czy ty masz taki ładny czerwony eyeliner? Czym się śniło? Tak, ty masz jakieś takie czerwone, jakieś kreseczki takie ładne. Teraz widzę. W każdym bądź razie, pomignęło mi to. A to ty jesteś tym ochroniarzem, strażnikiem? Spodziewałam się jakiegoś wielkiego busa, a nie dziecka. I nie papiszy. No okej. Hej, you two! Hej, wy dwoje! To miejsce prowadzenia działalności. Brak wejścia. Pan Sunday poprosił mnie o przeprowadzenie podejrzanego. Nazywam się Ratio. Powinien był ci o tym wspomnieć. A, pamiętam cię. Veritas Ratio. Twój wirtualny zegar cząstek punch robi wrażenie. Jaki zegar? Przepraszam? Ten na twojej głowie. Oczywiście to nic w porównaniu z moim pełnowymiarowym niszczycielskim pancerzem wspomaganym mobilnych rycerzy. Zgadza się. Jak wspomniałem, ta twoja fantazja nie istnieje. To dlatego, że nie widzisz. Tak jak mówię, tylko rodzina widzi chwałę mobilnych rycerzy. Dość. Idź. Nie każ panu Sandejowi czekać. Wygląda na to, że wskaźnik idiotyzmu tutaj nie jest lepszy niż tam. Dobrze, wpuści. No to wygląda trochę mrocznie. A tam są jakieś drzwi. Ślepy zaułek? Drzwi są szczelnie zamknięte. Wygląda na to, że jesteśmy zdani na siebie. To znaczy, nie ma tu drzwi? Jak wchodziłeś tutaj wcześniej? Ze względów bezpieczeństwa rodzina zbudowała siedzibę administracyjną głęboko w krainie snów, z mechanizmami ukrytymi w posągach tych słowików. Kierunek posągów można kontrolować. Poprzednim razem asystentka imieniu Kona poszła do bocznego pokoju, aby coś sprawdzić przed ustawieniem posągu we właściwych miejscach. Może powinniśmy zrobić to samo? Chodźmy i rozejrzyjmy się. Oczywiście, możemy też użyć brutalnej siły. O matko, zagadka z jakimiś nową mechaniką, czy sobie z tym poradzę? Uwaga, chwila prawdy. Zaraz na coś wpadnę i pewnie okaże się, że nie. Halo? Halo? O dobra, to jest mi znane. I co, na ścianach pewnie mam biegać i tam jakieś cudaki zrobić? Super. Nie chcę z tą walką. O, to skrzynka! Tego się nie spodziewałam. Ja pierniczę, chciałam tylko questa zrobić. Ja nie mam czasu, ja nagrywam. Zostawcie mnie, demony. O Jezu, to też jest jakiś demon. I wszystko jest tam w porządku. Gdzie ty masz? Co ty masz za ręce, nogi, mózg na ścianie? Sześć słowików zwrócionych o różnych kierunkach. Oczywista wskazówka. Ale czy to są słowiki? Są. A co? Coś nie tak? Jak słowiki mogą być tak ogromne? Mniej bardziej przypominają jakieś orły udręki. W pięciu rodzinach nie ma orłów, są tylko słowiki. Dlaczego marnuję na to czas z tobą? Obaj wracają na ścieżkę, z której przyszli. A ja miałam zrobić sobie zdjęcie? Nie, dobra, dali mi zdjęcie. To dobrze. tak jak myślałem. Oto poprawna odpowiedź. Prawdziwie cudowne odkrycie. Może powinienem zaoferować ci szansę przyłączenia się do Towarzystwa Geniuszy? O, naprawdę? Myślałem, że już z tego zrezygnowałeś. Zabrzmiałem sarkastycznie. Nie możesz powiedzieć, co? Imponujące.
To tyle, jeśli chodzi o powściągliwy, cnotliwy wizerunek pana Sandeya. Czy muszę ci przypominać? Jesteśmy w Krainie Snów. Nieważne jak wspaniała będzie ta rezydencja, nie wpłynie to na pana koni. Przestań marnować czas na czepianie się takich rzeczy tutaj, family. Tak, masz rację. Jedynym sposobem na zniszczenie rodziny jest śmierć. Sunday musi pomyśleć tak samo. Skierujmy się w dół. Zejść na dół? A to jest słodo, to jest pytanie. To jest jakiś śmierdzie, idzie to ten dziwny z nogami. Nie, ja nikogo nie chcę dotykać, ja chcę tylko zrobić questa bardzo grzecznie. Zatrzymaj się. Co się dzieje? Czy podążamy w złym kierunku? Nie, ale te drzwi są zamknięte. Mój przyjacielu, czy naprawdę umawiałeś się z nim na to spotkanie? To była prośba. Zanim będziesz mógł z nim porozmawiać, musisz udowodnić swoją wartość dla Sandeya. Jeśli się nie mylę, musimy znaleźć sposób na utarcie tych drzwi w korytarzu. Inaczej to miejsce będzie naszym więzieniem. O, escape room. Mój ulubiony. Bądź poważny. Nie mam czasu na zabawy. Wróćmy. Wskazówka prawdopodobnie znajduje się w tej widocznej piaskownicy. Wow, to ogromna piaskownica. Bardzo chciałbym zbudować dla siebie wysoki budynek, gdy będę miał wystarczająco dużo oszczędności. I to jest faktycznie makieta z piachu? Myślałam, że to jest taka, wiecie, prawdziwa. Spójrz, w modelu jest zauważalna luka. Wierzę, że masz rację. Wcześniej nie było tej luki. Ten człowiek musiał zrobić to celowo. No, z twoim bystrym umysłem nie powinieneś mieć problemów z przypomnieniem sobie, co tutaj było ostatnim razem. Prawda, doktorku? Oczywiście. Rozejrzyjmy się. Kiedy to zobaczę, będę wiedział, co to było. Dobra. Dlaczego mam wrażenie, że teraz studiujemy włamanie? Nie, jest ten klubek. Znalazłem. To jest to. To czemu ja muszę po to iść? Na tabliczce znamieniowej widnieje napis U Guivera. Jestem zdumiony, że pamiętasz coś tak małego. Wiesz, to mi przypomina tunel, który kiedyś widziałem i który mógł zmniejszyć ludzi, którzy przez niego przechodzili. Na twoim miejscu zamknąłbym gębę. Mądrzej jest milczeć, kiedy trzeba. Reshio! Ja nie powiem, kto tu powinien trochę... Wiesz... Tak. Wracacie do lobby. Wkładacie łuk Gullivera do szczeliny. Przypomina mi to jeden z zabawek konstrukcyjnych. Z blokami? Nigdy wcześniej z nimi nie grałem. Zastanawiam się, czy jest to ciekawsze niż układanie żetonów w stosy. O, spójrz, luka jest zamknięta i pasuje idealnie. Co dalej? Jakie słodkie. Wow, dotknęliśmy tego. Wielkie nieba! Czy ja się skurczyłem? Czy ja nadal śnię? Rzeczywiście. No, doktorze,
Ty jesteś ogromny. O, to ja! Tutaj na dole! Tak właściwie, a myślałam, że mogliby to dla nas zrobić. Znajdź jakiś sposób, żeby wyciągnąć mnie z tej zabawki Sandeja. A tak po prostu zaraz przyniknę do rodziny. W porządku, żartowałem. Znajdźmy sposób, aby otworzyć drzwi. Ja mam pytanie, bo tutaj są takie dziwne lasery i zastanawiam się, czy to jest jakość? Chyba tak nie powinno być. Tylko nie wiem, czy to przez jakość coś mi się tu dzieje z kartą graficzną, czy tak powinno być? Nie wiem. Co to jest? O, nie. Mam pytania? Wszystko jest dobrze, tylko tu mam jakieś kurde laserki. Może to są laserki od światła. Zmniejszyłam jakość i dalej są takie dziwne rzeczy. No to wracam jednak na wersję high. Ej, a to nie jest... Tak, to jest... Znamy tą mapę przecież. To jest ta sama... tutaj jest ten... Boże, ta maszynka do losów... A czemu tam idzie trzech takich samych typów? Czemu ten typek leży? Ja mam pytanie, czy to jest zbugowane, czy tak ma... Ja mam pytania. Czy mi się gra buguje? Czy to tak powinno wyglądać? Czy tak wygląda Penacony zaprojektowane przez rodzinę? Czy właśnie siedzi sobie taki Sandek? Gdzie jest ten duży? Ej, nie ma go. O, tam jest. Czy siedzi sobie taki Sandek w wielkości doktora Ratio i układa właśnie jakieś NPC-ty? Czy to ja mam coś mi się skiepściło? Bo to jest... To jest niepokojące. Idźmy dalej za fabułą, bo przecież... Ojojoj. Ej, oni stoją z wyprostowanymi rękami. Oh my gosh. Witam! Witamy w podstawowym modelu Golden Hour. Jestem żołnierzem z rodziny Oak. Będę tutaj, aby poprowadzić Cię przez zwiedzanie modelu podstawowego. Cieszę się, że mogę Ci służyć. Opowiedz mi o wycieczce z przewodnikiem. No, w takim razie opowiedz mi o tej trasie. Witamy w Golden Hour. Model. Jestem Oak Soldier. Będę tu, żeby poprowadzić cię przez tą trasę podstawowo. Daj mu kopniaka. Model, cieszymy się, że możemy ci służyć. Przewodnik Pogo, proszę czekać. Kopnij jeszcze raz. Proszę, spójrz za mnie, model kapsuł maszyna. Żołnierz po krzyku upada. Nie zdążył nawet zdobyć od ciebie 5 gwiazdek. O co chodziło? Teraz zabawki rodziny próbują mnie wyrobić? Nic nie zrobiłem, doktorku. Musisz być moim świadkiem. Nic nie widziałam. Nie wiem, co się tu dzieje, ale to jest creepy. A, maszyna z kapsułami. Na podłodze nie ma żadnego mechanizmu. Czy może być na górze? Doktorze, wyświadcz mi przysługę i... Jakie fajne! On to nakręca ręką! Więc miałem rację. Modele te posiadają wnętrza, które wyglądają dokładnie tak, jak prawdziwe budynki. Jedyną różnicą jest to, że nikt w nich nie mieszka. Zabawne, że Sandy umieścił miniaturę, przy której w porównaniu z nim wydaje się olbrzymem. Dokładnie tam, gdzie może ją zobaczyć z samego rana. Bardzo niepewna. Okej. Okay. Zebrałam to czy nie? Nie, nie zebrałam, kurde. No i dobrze się spojrzałam, bo przecież zaniepokoiło mnie. A tam? Ja mogę się tu tepać? Ło. A się tepnę, ja to teleportu. Halo! To jest dziwne. Czuję się jak w Matrixie jakimś popsutym. Jest tu jakieś chłopki, zaraz mnie pobiją. O nie! Chłopki, co mopki, jeszcze gorzej. Nie widzicie mnie, jestem sneaky.
One of the fragments flew upstairs. O, jeden z fragmentów poleciał na górę. Będę musiał użyć flipera, żebyś tam drapać. A to dość trudne. No, świetnie. Jest tu kolejna baza fliperów. I to też jest puste. Doktorze, znów będę potrzebował twojej pomocy umysłowej. Nie ma potrzeby krzyczeć, słyszę cię. Paintball musi być ukryty gdzieś w korytarzu, na przykład pod tym łukiem. Poczekaj tutaj, a ja wrócę za minutę. Nareszcie moment spoko. Przepraszam, czy... A on tu stoi gdzieś? Nie stoi, nie? A tak go chciałam zobaczyć. Doktorze, ruszysz się trochę? Bez tego flipera żadny z nas w najbliższym czasie nigdzie się nie ruszy. Szkoda, że nie można było go tam zobaczyć. Mogę dać taki mini model. To wszystko. Przyjemne chwile samotności zawsze są ulotne. O, wróciłeś. Po prostu umieść to tutaj. Dziękuję. Umieszczamy model na makiecie. Dzięki, doktorku. O, Horatio, powinieneś przyjść i popatrzeć. Widoki tutaj zapierają dech w piersi. Szczerze mówiąc, z łatwością mógłbyś mnie zmiażdżyć jednym ruchem. Jeśli takie jest twoje życzenie, spełnię je bez chwili wahania. O, wszystko gotowe. Bułka z masłem. Jak to się stąd wydostać? O, tak będzie łatwiej. I radosna wycieczka po Toy City dobiegła końca. To sprawi, że czuję się smutny. Penaconie nie jest takie złe, prawda? Wykorzystam to interesujące doświadczenie jako punkt do rozmów przy stole pokerowym. Szkoda, że udało ci się wyjść z tej makiety. Sandy jest tu za tymi drzwiami. Z mojego ograniczonego zrozumienia wynika, że nie jest to osoba, z którą łatwo sobie poradzić. Czy jesteś na to przygotowany? Ta, uważam, że to on powinien być przygotowany na walkę ze mną. Opowiedz mi o swoim planie. Nie mam planu. Po prostu zagram ze słuchu. W kontraktach z ludźmi istnieją tylko dwa rodzaje kart przetargowych. Korzyść lub strach. Wygląda na to, że w twoim słowniku nie ma słowa szczerość. Czy nie jestem wystarczająco szczery? Nie ma potrzeby tego podkreślać. Musimy dobrze wykorzystać tą śmierć. Siostra tego mężczyzny nie żyje. Nie będzie mógł przymknąć na to oczy i to jest właśnie strach. I pomogę mu znaleźć mordercę. On nie może tego zrobić ze względu na swój status i pozycję, ale ja mogę i to jest właśnie korzyść. Na jakiej podstawie sądzisz, że jest on niezdolny do pracy, co wymaga delegowania kogoś z konkurencyjnej frakcji, jaką jest IPC?
Proste, ponieważ ten morderca równie dobrze może być zdrajcą ukrywającym się w rodzinie. Aha, czy masz na myśli Galaxy Ranger, którego wcześniej oskarżyłeś? Och, dobry doktorze, to był tylko pretekst. Z tą kobietą jest coś nie tak i potrzebujemy kogoś, kto będzie ją kontrolował. Realizując nasze plany, lepiej minimalizować zmienne, na które nie mamy wpływu. Co więcej, muszę poznać jej tożsamość. Jeśli będę mieć szczęście, może być ważnym pionkiem i dobrze jest mieć więcej mocnych przyjaciół, gdy zajmą się tą sprawą. Ale szczerze mówiąc, sprawa morderstwa prawdopodobnie nie ma z nią związku. Wierzę w moje stanowisko. W rodzinie jest jakiś szczur. W przeciwnym razie, po co pan Sandy miałby umawiać się z nami na prywatne spotkanie? To nie jest przesłuchanie, ale tajne negocjacje. Zobaczymy. Wykorzystując śmierć Robin jako kartę przetargową, odzyskam wolność i władzę. W końcu zrujnuję ten piękny sen i stworzę najwspanialszą śmierć. Dalej zastanawiam się, czemu niektóre słowa są na żółto, jakby... Ja wiem, że to jest... Ale z drugiej strony jest wytłuszczenie takie, wiecie, na biało, że coś jest pogrubione, coś. A z drugiej strony są słówka na żółto. I ja bym chciała wiedzieć, czemu jedne są takie, a drugie są takie. I czemu jeszcze Aheron ma czerwone. Jeśli szansa na wygraną była tuż za tymi drzwiami, nawet jeśli jest ona bliska zeru... Cóż... Nie możesz wygrać, jeśli nie grasz, prawda? A, ta czarująca śmiałość. Pomyśleć, że ty ze wszystkich ludzi możesz zwyciężyć, drogi hazardzisto. Wystarczą 3 żetony. Wszystko albo nic. Tak, mamy spotkać się z Sandejem face to face, ale zrobimy to w następnym odcineczku, bo mniej więcej tutaj wypada pół godzinki. Nawet powiem wam, że nie mam o co was poprosić, żebyście mi napisali w komentarzach, bo ten odcinek był taki... do przejścia. Taki jakiś łomigłówkowy, na, taki jakiś beznamiętny. Dość. W każdym razie, do zobaczenia w następnych i pa, pa!